chcę powiedzieć, że końcowy wynik może bardzo mylić. Ja uważam, że wygraliśmy bardzo trudny mecz na bardzo trudnym terenie z bardzo zmobilizowanym zespołem, przy czym trzeba podkreślić, że my wiedzieliśmy, że Radomiak musi zrobić wszystko, żeby sięgnąć szczególnie u siebie po 3 punkty i każde niepowodzenie, każda jakaś pomyłka dzisiaj może wprowadzić nerwowość. I tak się też stało. Strzeliliśmy bramkę, widać było, że drużyna przeciwnika wpadła w pewien taki nerwowy rytm i no i konsekwencją była to druga bramka. Myślę, że po pierwszej bramce za bardzo cofnęliśmy się, oddaliśmy pole i mogliśmy mieć problem. Tak samo po tej czerwonej karce Łukasza niepotrzebnej, ale ogólnie cieszę się z wyniku i szczególnie z gry zaprezentowanej w drugiej połowie. Ja zdaję sobie doskonale sprawę, w jak trudnej sytuacji jest mój bardzo dobry kolega Marcin i życzę jak najlepiej. To są mecze na ostrzu noża dla drużyn, które walczą o tą 8. My mamy taki sam cel nadrzędny i życzę jak najlepiej. Życzę jak najlepszej postawy w następnych meczach. Bardzo trudno się funkcjonuje, kiedy właśnie ten przysłowiowy nóż na gardle jest i każdy mecz trzeba wygrać. Ja chciałem pogratulować na koniec swoim zawodnikom dobrej postawy. Myślę, że mimo pewnych ubytków kadrowych w tym meczu poradzili sobie i zaprezentowali się z niezłej strony. Dziękuję bardzo. Kolejny mecz, który graliśmy z zespołem, który ma odmienne cele od nas, czyli walkę o awans. Tydzień temu podjęliśmy rękawice i zabrakło szczęścia, żeby przynajmniej przywieźć punkt z wyjazdu. Tutaj mówiliśmy sobie, że przyjeżdża jeszcze lepszy zespół do nas, który kadrowo naprawdę przewyższa tą ligę, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że można z nim powalczyć i uważam, że z takim przeciwnikiem jak Siarka nie można takich prostych błędów popełniać. Straciliśmy 2 głupie bramki. Które można powiedzieć ustawiły mecz, bo w przekroju całego meczu może nie byliśmy lepszym zespołem, ale uważam, że w pierwszej połowie, jakby odjąć te 2 bramki stracone, to graliśmy wyrównany mecz i można było się nawet pokusić o coś więcej. Niestety 2 bramki ustawiły mecz na drugą połowę. Mówiliśmy sobie, że wychodzimy i gramy o to, żeby przynajmniej ten mecz zremisować. No niestety szybko stracona. Czyli czerwona kartka, potem stracona bramka na 3-0, już było widać, że zespół dostał takiego kopniaka, że nie mógł się po tym kopniaku już podnieść. No niestety początek miał być inny, 2 mecze, 0 punktów, zostało jeszcze 14. Dopóki matematyczne szanse są, że możemy o tą 8 powalczyć, na pewno będziemy w każdym meczu walczyli.